Dzisiaj jesteśmy na próbie, ostatniej przed generalną próbą do koncertu Nadziei. Ta próba potrwa dzisiaj do późnego wieczoru, ale te przygotowania są bardzo dla nas ważne, a przede wszystkim ważne są dla reprezentantów firm, które będą reprezentowane jako donatorzy naszej fundacji. W Amazon pracuję od samego początku, odkąd powstał w Polsce, rzecz jasna. Najpierw pracowałem na Wro 2, później po roku udało mi się przenieść tutaj na Wro 1 jako pit trener. W Amazon szkole ludzi na wózki, jest tutaj dość dużo operatorów. Cały czas jeżdżą, trąbią. Cześć, witam! Śpiewam od samego początku życia, można powiedzieć. Zanim mówiłem, już chyba śpiewałem. Gram też na paru instrumentach. Moja droga z muzyką, cała zabawa zaczęła się już przed zaczęciem szkoły podstawowej. Zgłosiłem się do tego koncertu głównie przez moich znajomych, którzy zasypywali mi skrzynkę mailową roboczą. Pytają, Tomek, idź, mówią, idź, musisz tam zaśpiewać, dasz radę. Z Wro 2 będzie miał okazję na perkusji grać dla nas Ops Manager, czyli Tomasz Szarzyński, którego serdecznie pozdrawiam. Fundacja Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową działa już 26 lat. Powstaliśmy przy Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej tu we Wrocławiu. Pieniążki dla tych dzieci są potrzebne, a jeżeli my jako firma jesteśmy w stanie im pomóc, czego chcieć więcej? Żołądek Nadziei to taki nasz fundacyjny, najbardziej priorytetowy projekt, którym zajmowaliśmy się przez 8 ostatnich lat. No i dzisiaj jest, funkcjonuje już półtora roku, ale okazuje się, że nasza fundacja dalej jest potrzebna, dlatego że te potrzeby stale są, a wszystko to robimy po to, żeby te dzieci, które trafią tam z ciężką chorobą, diagnozować szybko i leczyć jak najlepiej. Bo jak nie my, to... Zaczynamy! Bo jak nie my, to... Bo jak nie my, to nikt tego.